Nazywam się Agnieszka Burzyńska, to jest program Burza Polityczna. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Kazimierz Michał Ujazdowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Nie będę jeszcze dodawać, czy jeszcze, czy ten. Na początek chciałbym podkreślić, że jesteśmy tutaj, jest tutaj pani premier, są panowie marszałkowie po to, by przekazać społeczeństwu, ale także opozycji, że coś, co można by określić jako pozytywny sygnał, jako wyciągniętą rękę. Tak mówił wczoraj Jarosław Kaczyński, otoczony panią premier i dwoma marszałkami. Zrobiło wrażenie? Czekałem na tę konferencję i, i, i liczyłem na to, że, że otworzy ona drogę do kompromisu, bo. bo A nie otwiera? Bo tylko, bo tylko kompromis jest w interesie Rzeczypospolitej, ale niestety nie był to akt otwarcia prawdziwego dialogu. No i pod, 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 podtrzymuję to, o czym powiedziałem w poniedziałek. Kompromis musi być oparty na trzech zasadach, tak? Na ponownym głosowaniu ustawy budżetowej, bo jest. mnóstwo... A wierzy, wierzy Pan w to, że Jarosław Kaczyński odpuści to? Proszę pozwolić mi dokończyć. Po drugie, na Wycofaniu się w opozycji z akcji protestacyjnej na przyjęciu pakietu demokratycznego w takiej wersji, w której którą proponowałem przed sześcioma laty, kiedy to jeszcze platforma obywatelska odrzuciła tę e, e, propozycję, bo pakiet by stabilizował relacje między większością rządową a opozycją, dając tej ostatniej no szerokie prawa. No to, I to jest... proponuje pakiet demokratyczny. Ale pakiet... Mówi wybierzmy lidera opozycji. Um mówi o pewnych prawach opozycji w sejmie że należy przede, ja przede wszystkim um, zacząć należy od tych dwóch posunięć tak deklaracji ponownego przegłosowania ustawy budżetowej i deklaracji wycofania się z akcji protestacyjnej to jest rdzeń kompromisu i gdyby była dobra Ale wola czy... Przed wieczerzą wigilijną e, mielibyśmy w Polsce e, e, zgodę i zakończenie tego drastycznego konfliktu. Ale, co do pakietu demokratycznego. A ja bym chciała jeszcze chwileczkę, hmm. dobrze, zaraz przejdziemy do pakietu demokratycznego. Ale ja bym się chciała zapytać o to, czy Pan uważa, że w tej chwili jest możliwe to cofnięcie się i jeszcze ponowne głosowanie budżetu? Po tym wszystkim, co widzimy, że, że ludzie, y, ci, którzy mieli liczyć głosy, nie było ich na sali. Niewiele wskazuje na to, że jest możliwe odstępstwo od zawziętej postawy, no ale ta zawziętość szkodzi Polsce i tylko pogłębia konflikt. I za parę tygodni będzie jeszcze trudniej wydobyć się z tego bardzo destrukcyjnego sporu, więc trudno, żebym odstępował od poglądów, rezygnował z głoszenia poglądów, które są po prostu w interesie Rzeczypospolitej, dlatego że tylko zawarcie kompromisu chroni nas przed jeszcze większym nieszczęściem. Jak pan się... Jak będzie dalej? To znaczy, co będzie dalej? Bo ja widzę, że doszliśmy do pewnej ściany. To znaczy, to co mówi jedna strona nie jest przyjmowane przez drugą stronę. Mm. Czyli to co mówi Jarosław Kaczyński nie jest przyjmowane przez opozycję. To co mówi opozycja nie jest przyjmowane ani przez Jarosława Kaczyńskiego, ani przez jego twardych zwolenników. Zresztą tutaj tak yy, jedna i druga strona już po prostu bo, moim zdaniem doszła do ściany. No bo po obydwóch stronach yy, są środowiska nieprzejednane, które... Yy... Chciałyby kontynuacji konfliktu, ale jestem głęboko przekonany, że większość Polaków chce zakończenia tej wojny e, plemiennej e, i mogę tylko podtrzymać apel do prezydenta e, Rzeczypospolitej, bo e, on dysponuje e, i... E, Mocą swojego urzędu i siłą słowa i instrumentami prawnymi mógłby zainicjować rzeczywisty y, dialog. To pod auspicjami prezydenta y, no, możliwe tutaj... jest zawarcie kompromisu, o którym mówimy. Tak? To znaczy. Y, Ponowne głosowanie ustawy budżetowej, tak, żeby nie było najmniejszych wątpliwości co do jej legalności i odstąpienia od akcji protestacyjnej. Ale prezydent mówił o tym, że on się wdał w te negocjacje, ogłosił, no, był negocjatorem, był u niego y, sam prezes nawet. Tak? Po po tym, była wszystkim, pierwsza, po tym wszystkim Andrzej Duda z ogłosił, że widzenia, Z mojego punktu widzenia była to. Pierwsza runda raczej polegająca na rozpoznaniu stanowisk politycznych, a teraz w interesie Rzeczypospolitej jest to, by prezydent wystąpił z rzeczywistym, z rzeczywistym podjął rzeczywiste działania na rzecz koniec. Ale wierzy pan, że Andrzej Duda jest do tego zdolny. Yy, ta, tak, yy, tak, dlatego. Bo to jest że, wybicie się na niepodległość, pewnie. Yy, tak, dlatego, że w ogóle mam nastawienie optymistyczne w ocenach yy, ludzi i nie chcę pogodzić się z yy, nieczynnością urzędu prezydenckiego, więc yy, bardzo na to liczę. On jest w tej chwili nieczynny, ten rząd. Yy, nie, 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 stawiam, yy, nie, nie stawiam takiego yy, zarzutu, ale pani redaktor pyta mnie, jaką drogą rozwiązać ten konflikt yy, i odpowiadam. Yy, Prezydent Rzeczypospolitej mógłby go położyć kres temu, temu konfliktowi, podejmując. I chcę zaprosić, to zaprosić liderów do. No. Trudno mi radzić prezydentowi od strony technicznej, ale gdyby prezydent zaprosił liderów wszystkich ugrupowań parlamentarnych na jedno spotkanie i zaproponował. Taką wersję, bądź zbliżoną wersję kompromisu do tej, o której ja mówię, to mocą swojego autorytetu, mocą słowa mógłby doprowadzić do rozstrzygnięcia w tej kwestii. Może powinien zaprosić lidera opozycji tego, którego, którego zaproponował Jarosław Kaczyński. Lider opozycji Ale zrobił w systemie... to, to była gałązka oliwna, czy to była raczej próba skłócenia opozycji jeszcze bardziej? Nie chcę tego komentować, wiem, że to nie odpowiada polskim, polskiemu systemowi konstytucyjnemu, dlatego że lider opozycji jest instytucją właściwą systemowi dwupartyjnemu, formalnie istnieje w Malcie, bo która przecież przez długi, przez długi lat była, przez lata była po prostu kolonią brytyjską i ma cały szereg rozwiązań nawiązujących mhm. do brytyjskich wzorców ustrojowych. W Polsce, jeśli coś jest potrzebne, to brytyjska debata parlamentarna, w, którym, w której rząd e, na równych prawach e, e, z opozycją wyraża swoje stanowisko. Taka debata krosowa w której Pan premier... Pan przywiązany premier, do własnego projektu. Premier i, premier i ministrowie mają e, równy czas i odpowiadają spontanicznie, bez, e, bez ustawiania pytań, bez cenzury. To by odbudowało autorytet parlamentarny. Proponowałem to w pakiecie demokratycznym i gdyby Jarosław Kaczyński zaproponował wersję pakietu demokratycznego, którą przecież y, y, afirmował Klub Parlamentarny Prawo no tak, i Sprawiedliwość, chyba, to, to byłoby chyba, to rzeczywiste wyjście. Ale to, to chyba przeszłość. Już. Przeszłość, ale, ale może i przyszłość, bo pewien poeta powiedział, że Polska to jest taki kraj, w którym nawet zmiany najlepsze są możliwe. Oby. oby. Na razie, na razie nie zanosi się na to, bo pakiet demokratyczny Na razie się, na to, na, razie się na to nie zanosi, ale jestem głęboko przekonany, że y, jest on jednym z kluczy do uzdrowienia systemu parlamentarnego w Polsce. Z tego, co, z tego, co słyszymy od pańskich kolegów, to, to jest trochę na zasadzie Kazik, nie stój już w przeciągu. Ty się zdecyduj, czy ty chcesz być w tym PiSie, czy nie. bo to... Bo jesteś trochę jak taki smerw De, Decyzję Decyzja o członkowskiej w Prawie i sprawiedliwości podejmie w momencie spokojnym, nie w, w czasie, w którym jest najintensywniejszy spór polityczny. Wypowiedzi moich kolegów nie będę komentował, bo to by prowadziło wyłącznie do zaognienia e, sytuacji. Ale biorę te, te, te poglądy, również te poglądy pod uwagę. Tak? Ale kiedy pan myśli, że będzie czas spokojny? Bo na to też się nie zanosi w tej chwili zupełnie. Proszę mi zawierzyć, że wybiorę czas spokojny. Czas, no to może być za jakieś parę lat. Proszę zostawić to mnie. Dziś nie jest to centralny problem polskiej polityki. Centralnym problemem polskiej polityki, czy w ogóle polski jest to, by przed Bożym Narodzeniem doprowadzić do zgody, bo przekraczamy coraz to nowe granice. Jeszcze tego w Polsce nie byłoby. A jakie granice jeszcze zostały przekroczone? No. Boże Narodzenie w sytuacji intensywnego konfliktu tego w Polsce nie było. Tego w Polsce nie było, mimo to, że działy się rzeczy znacznie poważniejsze niż wcześniej. To znaczy: no, znacznie ostrzejsze konflikty. W Sejmie pierwszej kadencji, yy, yy, w Sejmie z czasów yy, rządów yy, SLD, napięcie polityczne zna było znacznie większe niż te, które doprowadziło do zupełnie niedorzecznej eksplozji po wystąpieniu pana posła. E, szczerby. Napięcie polityczne było większe, tylko e, poważniejsi, i bardziej odpowiedzialni ludzie stali, e, e, testowali funkcje publiczne w polskiej polityce Popier i potrafili sobie z tym napięciem radzić. Popiera Pan e, ten wniosek opozycji o odwołanie marszałka Kuchcińskiego? tak. Bo on rzeczywiście sobie nie poradził kompletnie, to znaczy przerosły to jest, go emocje. To, to nie jest kwestia zasadnicza. Zasadniczą kwestią jest naprawa błędów, tak jest w życiu, że jeśli się popełnia błędy, trzeba je naprawić. Naprawa błędów popełnionych na ostatnim posiedzeniu. Bo przecież gdyby marszałek Kuchciński zadeklarował, że jest gotów na taki kompromis, jego pozycja by wzrosła, Więc nie zależy zaczynać od spraw ściśle personalnych. Czy jest Pan osamotniony w pisie? Bo w pisie mówi się, że jest tylko dwóch niezadowolonych w całej partii. Trudno mi na ten temat powiedzieć, bo ja. Zabra zabierałem, zabrałem głos w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, bo po prostu tak rozpoznawałem interes Rzeczypospolitej, natomiast nigdy nie prowadziłem akcji konsultacyjnej w Prawie i Sprawiedliwości. Nie przekonywałem do swoich racji. A ja nie mówię nie o przekonywaniu do racji, ja mówię o, raczej o rozmowie. Myślę, że tak? bardzo wielu, i, i ta grupa się poszerza, e, posłów, parlamentarzystów i, i, i działaczy PiSu, rozumie moje intencje i e, liczy na to, że ten. E, Destrukcyjny spór się skończy. Tak? Takie sygnały od, odbieram, ale one mają charakter nieoficjalny, a nie oficjalny, ale to po prostu. A dlaczego I... siedzą cicho ze strachu? A to jest pytanie już to każdego z posłów osobna. Ja uważam, że rozliczać trzeba siebie, a nie innych. Pan mówi o tym, że w sprawie Trybunału zabrał pan głos, to był głos krytyczny dla ugrupowania rządzącego, a pański kolega Zbigniew Kuźmiuk mówi, że a, Ujazdowski obronił pracę habilitacyjną z prawa. To może tłumaczyć jego względy dla środowiska prawniczego. To nie ma żadnego, żadnego znaczenia. Moje poglądy na temat sądownictwa konstytucyjnego głoszę właściwie od, od końca lat 80. Jeszcze w czasie pracy w Ruchu Młodej Polski moje ugrupowanie opozycyjne, kierowane wówczas przez Aleksandra Hala, domagała się zbudowania sądu konstytucyjnego z prawdziwego zdarzenia w niepodległej Polsce. Jeśli ktoś przyjrzy się moim wypowiedziom od 1989 roku po 2016 to, to ja, rok to jest ja wiem, stała bardzo, stała wiem, linia. Głosiłem, głosiłem ją jako, jako magister, student prawa, magister prawa. I w wielu I ja mam... tak, że w wielu, wielu sprawach moje stanowisko było kolizyjne z dominującym poglądem środowisk prawniczych, na przykład w, w sprawie polityki karnej, tak? Ale zatem kieruję się własnymi poglądami, a nie opinią środowiska prawniczego. I tym niestety musimy zakończyć. Strasznie szybko leci ten czas. Ja jakoś nie mogę. Wielu łask, radości i, i tego byśmy przezwyciężyli konflikty polityczne, by rok przyszły był rokiem gromadzenia polskiego potencjału, a nie jego osłabiania. To ja się dołączam, całość rozmowy na VOD. Dziękuję bardzo, a za tydzień widzimy się.